Hej, to ja, prawdziwy Ricky z chłopaków z baraków. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym, dlaczego we wszystkim należy wysługiwać się Corym i Trevorem. Następnie o tym, że poprawna wymowa tej ostrej papryczki to jalapeno. A na sam koniec odpowiem na pytanie, dlaczego ruszanie z czwórki jest fajne tylko raz. No, chyba że macie Arosa, tak jak ten gość. Lecimy z czwóreczką. Może nie przypalimy sprzęgła. No, niestety muszę was zmartwić, ale ten przystojniak to niestety nie Ricky, tylko ja. Przepraszam wszystkich, którzy zdążyli się zakochać. Tą krótką scenką chciałem wam pokazać, jak działa deepfake. I nie mówcie, że się nie nabraliście. Wiem, że niektórzy się dali złapać na moje sztuczki. Ogólnie to nie chcę was zamartwiać, ale wydaje mi się, że coraz częściej będziemy padali ofiarami tak dobrze przemyślanych oszustw. I nie mówię tu już tylko o tych ludziach, co wypisują na Messengerze pod nazwą Will Smith, ani tym bardziej o tych, co wysyłają coś takiego. Chociaż tutaj sam bym się chwilę zastanowił, czy nie oddać wszystkich swoich pieniędzy. Mam tu bardziej na myśli filmy z żywymi osobami. Czyli wiecie, obraz się rusza, buzia mówi, głos się z niej wydobywa. Mówię tu o takich przypadkach jak ten, gdzie to Jordan Peele obraża Trumpa pod postacią Baracka Obamy. President Trump is a total and complete d- Okej, trochę przydługi wstęp, ale chciałem nakreślić zjawisko, o którym dzisiaj trochę opowiem. Zjawisko deepfake'ów. Nie wiem, czy to można nazwać zjawiskiem, bo pasowało mi to do narracji. Nieważne. Intro i zaczynamy. Po pierwsze, należy sobie wytłumaczyć, jak powstał wyraz deepfake. Jest to zlepek słów deep learning, czyli głębokie uczenie, które jest pod kategorią uczenia maszynowego, i fake, czyli fałsz. A według słownika oksfordzkiego, deepfake'em określamy obraz, a zwłaszcza obraz ruchomy, czyli film, który został zmanipulowany cyfrowo w celu przekonującego zastąpienia podobizny jednej osoby podobizną innej. Często w celu pokazania, że ktoś robi coś, czego nie zrobił. Jak wyczytałem na Wikipedii, pojęcie to pojawiło się po raz pierwszy pod koniec 2017 roku, a nazwę zaczerpnięto od pseudonimu użytkownika, który opublikował kilka filmów dla dorosłych z wykorzystaniem algorytmu uczenia maszynowego, gdzie to pożyczył wizerunki m.in. Gal Gadot, Maisie Williams czy Taylor Swift. Ale teraz ktoś mógłby powiedzieć, ale przecież od razu widać, że to jest deepfake, nie ma głupich, dymać to my, a nie nas i tak dalej. Okej, jestem się w stanie zgodzić, że większość podróbek możemy rozpoznać gołym okiem. Natomiast każdy z nas zdaje sobie sprawę, że jeżeli już teraz mamy problem z rozpoznaniem, czy głos, obraz, a może nawet i mimika twarzy zostały w jakiś sposób zmanipulowane, to co dopiero będzie za 5, 10 czy 15 lat? Wyobraźcie sobie, że odpowiednio skoordynowane działania hakerskie mogłyby wywołać wojnę dzięki szerzonym błędnym informacjom. Może wojna to trochę daleko idące konsekwencje, jak na wstawienie jednego, dwóch czy nawet kilku filmów do internetu, natomiast jeżeli sytuacja byłaby napięta, to takie działania dezinformujące na pewno by nie pomogły w załagodzeniu konfliktu. Istnieje też coś takiego jak propaganda, gdzie też można puścić wodze fantazji. Na przykład można by było pokazać spreparowane działania wojenne albo kapitulującego przywódcę wrogiego kraju. A nie, chwila, przecież to już się dzieje. W marcu zeszłego roku w mediach społecznościowych pojawiło się realistycznie wyglądające nagranie przedstawiające Wołodymyra Zełenskiego, który ogłosił kapitulację Ukrainy. Film oczywiście był spreparowany przez rosyjskie służby. Także, jak widzicie, zdarzają się i takie podłe przykłady. Przypadki te będą się tylko namnażały, a ich siła rażenia, że tak to nazwę, będzie się zwiększała. Za dodatkowe przykłady niech posłużą wam jeszcze fragmenty wypowiedzi Kim Jong-una na temat demokracji, czy trochę bardziej ośmieszające nagranie byłego prezydenta Argentyny, któremu podstawiono twarz Hitlera. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co mówiłem przed chwilą, o tym, czy da się rozpoznać deepfake'a gołym okiem. Po pierwsze, należy się dokładnie przyjrzeć ruchom danej osoby. Jako że nie jest to jeszcze doskonała i bezbłędna technologia, to zdarzają się takie kwiatki jak gumowe usta. Tak to przynajmniej nazwał Adrian Killar, którego fragment filmu zaraz wam wstawię. Trochę zagładka twarz, dziwna mimika, nienaturalne ruchy kończyn i tym podobne rzeczy. Po drugie, należy zwrócić uwagę na punktowe rozmycia na twarzy, wyglądające jakby ktoś nałożył wam na nią maskę. A po trzecie, należy po prostu chwilę pomyśleć. No bo czy uwierzylibyście, gdyby na tym filmie zamiast mnie, nie wiem, stał Till Lindemann albo wcześniej przeze mnie zainscenizowany Ricky? No raczej nie, bo o to mniej więcej mi chodziło z tym całym myśleniem. Dobra, omówiłem już pokrótce to gorsze wykorzystanie technologii deepfake, jak i dałem wam kilka wskazówek, jak takiego fejka rozpoznać. A teraz czas się trochę rozerwać i zastanowić się nad ewentualnymi konsekwencjami takiej rozrywki. Bo deepfake to nie tylko propaganda, szantaże, generalnie zło i Skynet, ale bardzo fajne narzędzie do dostarczania rozrywki. Za pierwszy przykład niech posłuży występ Chrisa Ume i Thomasa Grahama w 17 sezonie America's Got Talent, czyli amerykańskiej wersji Mam Talent. Panowie zaprezentowali się dwa razy. Za pierwszym razem zaprosili finalistę tegoż programu,
filmu z 2018 roku, Daniela Emmetta, i poprosili go, żeby zaśpiewał You're the Inspiration grupy Chicago. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że na ekranie za wokalistą zamiast jego twarzy widniała ta należąca do jednego z jurorów, czyli Simona Cowella. Panowie przeszli do następnego etapu, tym razem z piosenkami Elvisa Presleya, gdzie to zaśpiewał on swoje utwory razem z jurorkami Sofią Vergarą i Heidi Klum. No i wielki powrót zaliczył też Simon Cowell. Okazuje się, że panowie są właścicielami firmy Metaphysic, która zajmuje się projektami związanymi z technologią deepfake. Może kojarzycie filmy z Tomem Cruise'em, które były jakiś czas temu viralem na TikToku czy YouTubie. Robił na nich magiczne sztuczki z monetą albo zachwalał lizaka z gumą do rzucia. Stała za nim ta sama osoba, co za występem w Mam Talent, czyli ten pan. W sensie w Toma Cruise'a wcielał się Miles Fisher, ale za wszystkim stał Chris Ume. Teraz pewnie trzeba byłoby zadać sobie pytanie, a jak to wszystko się ma do prawa? Chodzi mi o to, czy każdy z nas może nałożyć sobie twarz Toma Cruise'a i paradować z nią bezkarnie w internecie. Od razu mówię, że na prawie się nie znam, także jakbym powiedział jakąś wierutną bzdurę, to no wiecie co robić, nie? Ogólnie rzecz biorąc, jest to jeszcze taka szara strefa, jeżeli chodzi o prawo. Co mam przez to na myśli? Ano to, że jeżeli chcielibyśmy po prostu nagrać sobie zabawny filmik z naszym kolegą i mu go pokazać, to co najwyżej narazimy się na jego niezadowolenie. Natomiast jeżeli takim filmem będziemy chcieli zniszczyć jego karierę zawodową, no to tutaj już sąd może się do czegoś doczepić. Ale to nie jest tak, że od razu pójdziecie siedzieć, czy tam zapłacicie karę. No, wystarczy sobie wynająć Boba Odenkirka. Taki Saul Goodman na przykład przydałby się streamerce Cutie Cinderella, której prawnicy ponoć mieli mówić, że sprawy nie opłaca się zakładać, bo gości tak się z tego wywinie. A dla tych, co nie wiedzą, chodziło o rozpowszechnianie przerobionych komputerowo nagich zdjęć streamerki. Także sprawa jak najbardziej poważna. Case ten był pokłosiem dramy na Twitchu, gdzie to jeden ze streamerów o nicku Atriok przez przypadek pokazał, czym zajmuje się po godzinach. Mam tu na myśli korzystanie ze stron w czarno-pomarańczowych barwach. Ale o ile samo to prawdopodobnie nie wzbudziłoby takiej sensacji, to trzeba sobie powiedzieć, co dokładniej oglądał. Bo widzicie, o ile osoby występujące na tego typu platformach zazwyczaj publikują tam swój wizerunek w pełni świadomie i jest to względnie okej, to inna sprawa tyczy się sytuacji, kiedy to na zdjęciach czy filmach znajdują się osoby, które tam się znajdować nie chciały. Jak na przykład koleżanki po fachu, streamerki Pokimane, Maya Higa czy wspomniana wcześniej Cutie Cinderella. I nieważne, czy pała się do kogoś sympatią, czy nie. Co najmniej smutne jest patrzenie na bezradną osobę, która stara się bezradnie walczyć z jej co prawda nieprawdziwymi, no ale jednak nagimi zdjęciami w internecie. Czas przejść do ostatniego segmentu rozważania na temat deepfake'ów. A mianowicie do tego, jak stworzyć takowego i do jakich dziedzin życia można byłoby wykorzystać tę technologię. Zacznijmy od stworzenia takiego filmu. Tutaj jeszcze raz was odsyłam na kanał Adriana Killara, który zajmuje się takimi materiałami. Ja natomiast chciałbym wam pokazać inną stronę niż Adrian. Moja nazywa się Deepfakes Web. Działanie jest bardzo proste. Wystarczy wrzucić wasze zdjęcie od frontu albo film z waszą podobizną, a potem do drugiej rubryki dać twarz osoby, z którą chcielibyśmy od teraz paradować. Następnym krokiem, tym mniej przyjemnym, jest płatność, bo Deepfakes Web jest stroną płatną. A na sam koniec trzeba poczekać. Według twórców może to zająć od 4 do nawet 6 godzin. Wiadomo, nie zawsze macie 100% pewności, że efekt końcowy was zadowoli. Na szczęście twórcy wyszli swoim klientom naprzeciw i udostępnili film z instrukcją, w którym wyjaśniają krok po kroku, jak korzystać z ich strony i jakie zdjęcia czy też filmy można wgrywać, aby efekt był najlepszy. Tutaj należy być po prostu pewnym, że zdjęcie przez was wrzucone przedstawia postać bez żadnych akcesoriów czy dodatków na twarzy, jak i nie znajduje się na nim więcej niż jedna osoba. W grę wchodzi również odpowiednie kadrowanie i ustawienie twarzy. Także, jak widzicie, nie jest to nic trudnego. Dobra, mamy już naszego deepfake'a. Co możemy z nim zrobić? Niektórzy poszli za tropem rozrywki i zaczęli tworzyć filmiki na TikToku z na przykład politykami, którzy grają sobie w gry. Nareszcie znalazło tą grę, akceptujcie. Zaakceptowane. U mnie też. No nareszcie. Mam nadzieję, że coś wygramy, bo ta gra ostatnio to porażka jest. Niektórzy postanowili wykorzystać wizerunek Keanu Reevesa do poprowadzenia części streama na Twitchu. Tak jak to zrobił użytkownik o nicku Nymn. Musicie przyznać, że efekt jest całkiem niezły, zważywszy na fakt, że facewap odbywa się w czasie rzeczywistym. Wydaje mi się, że o rozrywce internetowej już całkiem sporo powiedziałem. Czas odwołać się do tak zwanej 10. muzy. Czyli kina. Sztuczną inteligencję można wykorzystać na przykład do odmładzania bohaterów. Chociażby tak jak zrobiono to z Robertem De Niro w Irlandczyku. Chociaż jakby się nad tym zastanowić, to tak jak w Irlandczyku to lepiej tego nie robić. Bo może się okazać, że ktoś w przysłowiowym zaciszu domowym był w stanie stworzyć bardzo przyzwoitą wersję pana De Niro na własną rękę, troszeczkę ośmieszając twórców filmu. Dalej mamy podmiany twarzy bohaterów. Tak jak na tych filmikach, gdzie to podmieniono dobrze nam znaną twarz legendarnego Indiana Jonesa na twarz Toma Selecka, który pierwotnie
pierwotnie miał dostać tę rolę zamiast Harrisona Forda. Czy tutaj również przykład z panem Fordem i filmem o przygodach młodego Hanna Solo, gdzie to postanowiono zamienić twarz od twórcy głównej roli, czyli Aldena Ehrenreicha, na twarz młodego Harrisona Forda właśnie. Takie zabiegi można by było wykorzystać na przykład do przymiarek precastingowych, co pomogłoby twórcom przy obsadzaniu ról. I jeszcze zostając na chwilę przy filmach. Mamy też przypadek tragicznej śmierci Paula Walkera, który uległ śmiertelnemu wypadkowi podczas kręcenia siódmej części sagi Szybkich i Wściekłych. Zdjęcia za niego dokończyli jego bracia, a w postprodukcji po prostu podmienili ich twarze. Okej, powoli odchodzimy od filmów. W ciekawej akcji postanowił uczestniczyć aktor William Shatner. Możecie go znać jako odtwórcę kapitana Kirka ze Star Treka, który to na swoje 90. urodziny, 2 lata temu, nagrał siebie dla potomnych. To znaczy, nie że nagrał jakiś tam jeden film. Przy współpracy z firmą Storyfile, aktor stworzył bazę ponad 1500 pytań, na które w przyszłości będzie odpowiadał jego awatar. Z podobnego założenia wyszło Muzeum Salvadora Dali na Florydzie, gdzie w 2019 roku otworzono ekspozycję Dali żyje, która dzięki technologii deepfake umożliwia zwiedzającym rozmowę z artystą i wspólne pozowanie do zdjęć. Będąc jeszcze przy temacie obrazów, bo wiecie, Salvador Dali, obrazy, te sprawy. Czy wiedzieliście, że Photoshop dodał jakiś czas temu taką funkcję jak wypełnianie generatywne? Chodzi tu po prostu o możliwość zmieniania części bądź nawet całego obrazu za pomocą wpisywanych komend. Działa to mniej więcej tak jak na filmie. Ostatni przykład, jaki dla was przygotowałem, no może się wam troszeczkę nie spodobać. A chodzi tu o to, z czym może już sami mieliście do czynienia. Fotowoltaika. Zapewne kojarzycie te telefony w najmniej odpowiednim momencie dnia z zapytaniem, czy posiada pan lub pani fotowoltaikę. Człowiek się śpieszy albo robi coś ważnego, to czasami nawet odpowiem, żeby mieć tylko święty spokój. Tylko czy zauważyliście, że niektóre firmy korzystają już tylko i wyłącznie z uprzednio nagranych wypowiedzi, które z lepszym lub gorszym skutkiem starają się imitować rozmowę z prawdziwą osobą? Jeżeli nie mieliście jeszcze styczności z takimi cudami, to tutaj wklejam wam kawałek przykładowego filmu. Czy ja rozmawiam z robotem? Proszę pani, nie wiem o co pani chodzi, ale ja mam za zadanie informowanie osób o wsparciu finansowym, które ich przysługuje. Czy technologia deepfake ma jakąś przyszłość? Oczywiście. Czy będzie to przyszłość mijająca się różowymi barwami? No, na początku raczej nie. Przez długi czas cieniem będą się kłaść te gorsze rzeczy, te, które można przy pomocy chociażby zwykłego smartfona stworzyć w zaciszu swojego domu. A większość osób będzie kojarzyło temat deepfake'ów tylko i wyłącznie z wyłudzaniem, oszustwami czy z branżą filmów dla dorosłych. Natomiast mam nadzieję, że tym filmem pokazałem wam kilka ciekawych zastosowań tej wciąż rozwijającej się technologii. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dajcie znać, co wy sądzicie o deepfake'ach. Może znaleźlibyście jakieś ciekawe zainteresowania dla nich. Na przykład wycięcie mnie stąd. Na przykład zamienienie mnie na tego Rickiego chociażby. Możecie się z nimi podzielić w komentarzach pod tym filmem. A ja tymczasem się z wami żegnam. Cześć!